Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cudeńka ze Wspieraczy. Przed Wami gra Piotrka Piechowiaka z Cloud Games Nanaki. Ta gra na portalu Wspieram To zebrała około 80 tysięcy złotych. Jak widać na wspieraczkach, swoje miejsce mają również mniejsze gry, nie tylko gry pokroju Nemesis czy Tainted Grey. Koniec tego wstępu, zobaczmy co tam dla nas Piotrek przygotował. Mamy tutaj ładną, kolorową ilustrację. Dolina Nanaki, miejsce, w którym czuć obecność duchów przodków. Gracze wcielają się w plemiona, które konkurują o względy bogów. Ci raz na 10 lat proszą plemiona o zademonstrowanie wyników swojej ciężkiej pracy. Zbliża się Święto Gwiazd, więc macie niewiele czasu na przygotowania. Taki oto tekst zachęca nas do zakupu tej gry. Gra jest od 1 do 4 graczy. Rozgrywka trwa około 45 minut. Możemy w to grać już z naszymi pociechami od 10 roku życia. No rzeczywiście jest to malutkie cudeńko. Nie ma tutaj w środku zbyt wiele elementów. Także większe pudło nie miałoby sensu. Najpierw dorwę się do instrukcji. Na początku mamy opisany cel gry. Mniej więcej jak może wyglądać nasza wioska na koniec rozgrywki. Wypisane wszystkie elementy. Przygotowanie rozgrywki. Przebieg gry, dostępne akcje. No i bardzo fajnie, że na ostatniej stronie mamy skrót wszystkich zasad. A cała ta instrukcja ma 8 stron. To jest znacznik pierwszego gracza. Gruby. Szkoda, że ten grawer taki nijaki. Prawie go nie widać. Mamy dodatkowe naklejki na żetony. No, też tak słabo z tymi kolorami. Ale jak widziałem na aktualizacji tego projektu, wydawca tej gry postanowił, że przedrukuje jeszcze raz te naklejki oraz postara się je dostarczyć do wspierających. Znaczniki. Mamy tutaj malutkie drewienka. Znaczniki kamienia. I znaczniki doliny, na które przyklejamy właśnie nasze naklejki. Notatnik, na którym możemy wpisać imię gracza, plemię, punktowanie i zsumujemy sobie punkty. Starczy na trochę rozgrywek. Dwie paczki kart. Kart wydaje się być naprawdę sporo, także to jest plus. Niebieskie to karty kamieniołomów. Zielone karty tartaków. Jak widzicie, żadnego tekstu tutaj nie uraczymy. Czerwone karty totemów. Tych totemów jest całkiem sporo.
Czas na kolejną talię. Żółte to karty monumentów. Jak widzicie, na tych kartach już znajduje się jakiś tekst. Przy każdej budowie tartaku otrzymujesz 2 karty stali. Ok. Trzy punkty za każdy zestaw kart tartak i monument. Najwięcej lub tyle samo kart monumentów wśród graczy. Mamy nasze plemiona. Jednym z nich są bizony, które posiadają zniżkę 1 na budowę kamieniołomu. Grizzly, zniżka 1 na budowę tartaku. Łosie, opcjonalnie. Przy budowie nie płać drewna i kamienia. Zamiast tego odrzuć dowolną kartę za każdy surowiec. Orły. Przy akcji dobierania kart możesz podejrzeć wierzchnią kartę stali lub dobrać kartę z najwyższego rzędu rynku. Nadal dobierasz 2 karty. Jelenie. Przy akcji budowy, wydając drewno lub kamień, możesz odrzucić jedno drewno lub kamień więcej. Raz na rundę. Po wzniesieniu budowli możesz przenieść 2 zużyte surowce z twoich tartaków bądź kamieniołomów na niewyczerpane budowle przeciwników. Wilki. Raz na rundę możesz dobrać jedną lub 2 karty ze stosu kart odrzuconych. Następnie odrzuć tyle samo kart. Bobry. Przy każdej budowie możesz nie płacić 1 drewna podanego w koszcie wznoszonej budowli. Sępy. Raz na rundę możesz użyć totemu lub monumentu przeciwnika. Uzyskujesz zniżkę lub dobierasz kartę zgodnie z treścią użytej karty. Karty wariantu solo. No i plus za karty pomocy, które mamy 3, chociaż w instrukcji jest napisane, że 2, a na pudełku, że mamy 4 graczy. No i teraz dodatkowa karta, która była tylko dostępna podczas wsparcia tej kampanii. Są to rysie. Raz na rundę możesz odrzucić 2 karty, aby wykonać dodatkową akcję. Na koniec wielkie podziękowania dla jednego z moich widzów, Michała, który przekierował te wspieraczkowe nanaki wprost na mój paczkomat. Wielkie dzięki. No takie malutkie cudeńko. A wy dostaliście już swoją kopię nanaki? I na koniec klasycznie. Jeżeli lubicie oglądać moje filmy, zostawcie subskrypcję, polubienie, napiszcie komentarz. A wszystko to przyczyni się do rozwoju tego kanału. Jeszcze raz wielkie dzięki i do następnego.